Ta przystawka zaskoczyła wszystkich przy odświętnie zastawionym stole. Czy kanapki muszą być nudne? Nie. Zamiast nudnych kanapek. Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chcemy Wam pokazać, jak przygotować efektowną przystawkę zamiast nudnych kanapek. Zapraszamy. Zaczynamy od rozwałkowania chleba. Robimy to powoli, delikatnie. Następnym krokiem jest spięcie chleba za pomocą wykałaczek i utworzenie sakiewek, które wypełnimy po upieczeniu. Pokażemy to w dalszej części filmu. Teraz przygotujemy smakową oliwę. Do 4 łyżeczek oliwy z oliwek extra virgin dodajemy swoje ulubione zioła. Ja użyłam 1 łyżeczki suszonego rozmarynu. Tak przygotowaną oliwą smarujemy sakiewki. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i pieczemy około 8-10 minut. Mamy teraz czas, aby upiec nasze kiełbaski. Najlepsze będą frankfurterki wędzone. Są cienkie i po upieczeniu nabiorą niesamowitego smaku. Jeśli jeszcze nie jedliście smażonych wędzonych frankfurterków, zdecydowanie polecam. Są bardzo smaczne, idealnie nadają się do tej przystawki. Pieczemy krótko, 2-4 minuty. Nasze sakiewki są już upieczone, chrupkie z zewnątrz i bardzo apetyczne, gotowe na przyjęcie smacznych kiełbasek.
Ser będzie znakomicie komponował się z kiełbaskami i chlebem, więc dodamy go do tego dania. Możemy go zetrzeć i posypać lub pociąć na paski, jak w naszym przepisie. Wszystko zależy od Waszych upodobań. Zależy nam, żeby ser się roztopił, więc wkładamy ponownie na 2-3 minuty do piekarnika w temperaturze 180 stopni. Ostatnim składnikiem naszej przystawki będą korniszony, które kroimy na połówki i dokładamy do kiełbasek. Myślę, że wyglądają apetycznie. Jak uważacie? Napiszcie w komentarzach, czy mielibyście apetyt na taką przystawkę. Zapewniam Was, że jak wyglądają, tak samo świetnie smakują, a może nawet lepiej. Przygotujcie też swój ulubiony sos. Może to być musztarda lub ketchup. Mnie najbardziej smakuje sos amerykański. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz i lajka. To nam pomoże w rozwoju kanału. Życzymy smacznego!